Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Driver San Francisco. Czyli co, no musimy się udać do kolejnej lokalizacji, najbliższej. Zobaczmy, co my tu mamy. Aha, czyli tu i w prawo. To idziemy. No dobra, bo w sumie właśnie, przecież możemy się tak fajnie lecieć. Co my tu mamy? Zgub gliny, dotrzyj na spotkanie z gangiem Jericho. No to gramy. Darius, we can't lead the cops to this meet. Why not? Jericho's guys will take care of them. Then they'll take care of us too, you dumbass. And if we don't make the meet, Jimmy's gonna kill us. We gotta shake him ourselves. No to jedziemy. Ostatnio był taki pewien problem, a mianowicie... Oj... Mianowicie był problem z dźwiękiem, że rozmowy się powtarzały. Rozmowy się powtarzały i było to z mojej winy, ponieważ dwie ścieżki w jednym łączyłem. No i był to pewien... Była to moja wina, ponieważ... mikrofon łapał dźwięki z głośników. No i to jest ten problem, to jest... Już to naprawiłem, już po prostu jestem na słuchawkach. Myślałem, że po prostu mikrofon nie będzie łapał, bo głośniki były naprawdę cicho. No ale cóż, trudno. Ale już trudno, stało się co stało. Nie będę do tego wracał. O, super, zaraz zgubię gliniarzy. Jedź, jedź! Ach, cholera, no kuźwa, musiał ten samochód tam stać. W ogóle nie wiem czemu, ale gra mi się czasami przycina. Nie wiem, czy to jest wina tego, że na przykład teraz wysyłam film do YouTube'a. Możliwe. I to jest... Oj, to jest bardzo uciążliwe. Czyli nadal będę... O, no nie wierzę. Nick, no. Wiecie co? Ja wyłączę wysyłanie tego filmu i widzimy się za chwilę. W sumie nie wiem, no bo teraz się, dobra, jest okej. Ale trochę mi przycina. Troszeczkę przycina i to jest leciutko irytujące. O panie, odpieprzy ode mnie, no. Dobra, chodź, pojedziemy pod prąd. Wow. A nie, czy nie. Chyba muszę wyłączyć, bo gra się strasznie, nic nie. No gubię, gubię, no, tylko nie mogę coś zgubić. Wow, 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 wow. Nie chcę nikogo zabić, tylko chcę zgubić gliny. A to, słuchajcie, mimo wszystko w tej grze jest trudne. Szczególnie na początku. No tak, bo to jest na czas. Nie ma co. No co za frajer, no nie wierzę. Aj, będę musiał czas powtarzać tą misję. No nie wierzę. Panie, idź pan stąd. Odszedł się ode mnie. Kurde, ta gra się przycina. To jest lekko irytujące. No, widocznie muszę wziąć drugi komputer stary, wolny i wysyłać osobno. Filmy i osobno grać i nagrywać, bo no. Dobra. 40 sekund na spotkanie. No dobra, ale... Dobra, to jest niby tu blisko. Ale kurde, 30 sekund. No dobra, no może zdążymy. Tu? A dobra, w miarę, okej, okay, dobra, zdążyliśmy. Udało się. This kid Ordell is trying to work his way up Jericho's organization? I can't let this opportunity slip by. I'm gonna have to help him any way I can. To się udało. Zdążyliśmy na czas, czyli co? Czyli pewnie będziemy musieli teraz jakoś nim pokierować. Small fry, but they're working for Jericho's crew. Worth keeping my eye on. No dobra.
W ogóle czasami przepraszam za jakieś takie dziwne hałasy, stuknięcia, puknięcia, ale mój mikrofon wszystko co puknę, stuknę, przyciąga i nawet to, że teraz leci mój samolot kochany F-16. Nie zamknąłem okna, no ale może nie będzie tego słychać, mam nadzieję taką. Dobra, uderzenie, przytrzymaj lewy alt, aby naładować i puść lewy alt, by użyć. Wykonaj shift do pojazdu. Lewy. A teraz czołowe. Czołówka, czołówka! No, to mi się podoba. No, mnie się podoba. Dobra, misje. Jakie my tu mamy misje? Dobra, idziemy do tyłu. Coś na minimapce? O, tutaj jest coś. Blisko nas. To jest dobry znak, jak jesteś blisko nas. O, kurczę. Dobra, jest. Nice driving, Craig. 5 months worth of lessons, you're finally getting the hang of this now. Really? No! We tried the carrot, we diced and sauteed it, and fed it to the dog. Now it's time for the stick. You're gonna learn to drive if it kills you. But I... A, czyli mamy złośliwego instruktora, którego trzeba przestraszyć. No w sumie... naucz się krzyczeć. No dobra. You know what, pal? You're really pissing me off. That's nice, Craig. We'll find you a clean pair of pants back at the office. Oh, that does it. We'll see who needs new pants. I told the school I need dual control, but no. Oops. Well, oh! Your points right there. No, troszkę uderzyłem. Nie chciałem właśnie, znaczy chciałem ładnego drifta zrobić, ale... No... Wow. Ale no... Tym samochodem driftować się za bardzo nie da. Ale w miarę nawet się trzyma powierzchni. Jestem za młody, by umierać, proszę! Jak jest się takim niefajnym instruktorem, no to tak się ma! Wow, wow, a ja okropny jestem, ale mu... Sterylizowano instruktora. No, to mi się podoba. Czyste, czyste, czyste gadki. No, w sumie takie fajne, fajne, miłe, przyjemne. Takie nawet gierki. Tam jest jakiś wyścig. Ale w sumie myślę, że możemy się udać do tego wyścigu. Bo to myślę, że będzie coś fajnego. W sumie, ja wydaje mi, tak z tego co pamiętam, jak grałem pierwszym razem Drivera, to był chyba tylko jeden wyścig. John, I'm just being realistic. You've never raced before. Ayumu, please. I'm nervous enough already. Either we win the cash for your tuition, or we're on an airplane to Nagoya, and... And it's the family business. And jail before we're 40. You're going to college, Ayumu. We're not gonna end up like Dad and Uncle Georgie. Ukończ wyścig pierwszy albo drugi. Czy ja pamiętam, że w tej grze były tylko to chyba dwa trudne wyścigi? Ale w sumie myślę, możemy sobie spokojnie zacząć ten wyścig. Frajer. I teraz. No właśnie, pora na małe szaleństwo. Idziemy do innego samochodu i go dosłownie taranujemy. Gdzie jestem? O, to jest mój, dobra. No i właśnie jeden został w tyle.
I tak, słuchajcie, każdego się eliminuje. Właśnie tak. O to właśnie chodzi, żeby wyeliminować. To tak naprawdę, to jest trochę chamskie, taka jazda, ale powiedzcie mi, że taka gra się bardziej... Taka jazda często się opłaca, szczególnie jeżeli policja goni, żeby jakąś policję odczepić. Ale to zobaczycie w późniejszych odcinkach, jak to działa do końca. A nie chcę wam też za bardzo spamować. Spoilerować, o. Bo taki będzie lepszy. Wow. Dobra, okej. Przepraszam, nie chciałem zajechać nikomu drogę, nic stuknąć. Tak wyszło. Co złego, to nie ja. Wow! Nie! W dupę! Kurde! To nie było zamierzone. Ach, cholera. Ale dobra. Chociaż... Honestly, what are our chances? Honestly, we're definitely gonna win. Really? We're not done. Dobra. O! No i w dupę. O co za frajer? No, kuźwa, ale kurde. Co jest? Okay, now I'm getting nervous. Breathe. Will that help? No, but it might keep you from talking. No ja też się denerwuję. Chyba będziemy musieli powtórzyć te wyścigi. Bo zaraz go właśnie przegram. Już go przegrałem. No co za frajer. O nie. Może! Dupa! Jakiego dopalania? Ja nie mam żadnego dopalania, mam tylko zbijanie. Jakimś pod lewym altem. A dupa, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Jednego spowolniliśmy i to mam... A, uciekam. Dobra. Jakoś damy radę, nie ma problemu. Dobrze, jestem trzeci. Matko, jak oni... Tak, o, wyprzedziłem, super. Ale oni tak strasznie jeżdżą, tak szałaputnie. Tak z prawo na lewo, lewo na prawo. Zajeżdżają strasznie drogę. Uj, dobra. Nic się nie stało. Jak popierdzielamy 290 na godzinę. No dobra, 280. Jest dobrze. Jeszcze troszkę samochodziku. Hamuj. Dobra, szacowałem za wcześnie trochę. Wow! No cholera jasna, no! Suń dupę, za przeproszeniem. A, w dupę. Nie udało się, jeszcze raz. Widzicie, jak oni dziwnie zajeżdżają w drogę, no kurde, nie rozumiem tego, no. Wow! No, to było niemiłe zjeżdżenie, na pewno. Wow! Ups! Zdążyłem. O mały włos. Wow. Jeszcze trochę i już będzie ok. Już zaraz będziemy na miejscu. Jeszcze trochę. Top. Dobra. Udało się. Jeszcze troszeczkę. Oni są nawet daleko, bo 100 metrów za mną, no. To już jest plus. Nie chcę wyskakiwać. Już raz wyskoczyłem. I udało się. Jesteśmy pierwsi. No i super. Zaliczono. Dojechałeś jako pierwszy. No i super. Czyli tam dostaniemy jakieś pewnie punkty doświadczenia, czy tam nie wiadomo czego. Dopalacz. Przyspieszenie. Czyli przyspieszenie plus kontrol. Dobra. Wybierz jakąś dowolną brykę. Jakąś szybką, nie? No dobra, niech będzie tam. Lewy kontrol. No fajne. Właśnie o tym dopalaczu przed chwilą mówiłem. To jest bardzo według mnie fajna rzecz. Jeżeli chodzi o ten dopalacz. No.
Okej, no to idziemy sobie do naszego... Jak on tam ma? Tainer. Naszego Tainera. I zrobimy sobie jeszcze jedną misję, bo mamy jeszcze czas. Let's grab a cup of coffee. There's something I need to talk to you about. You're not pregnant again, are you? Honestly, this thing I got going on, it makes about as much sense. Dobra, czyli musimy udowodnić Jonesowi, że umiemy robić shifty. No to do roboty. Nie ma co. First time it happened, I was like floating above it all. Mm-hmm. Your standard near-death experience, huh? Yeah, right. The next time it happened, I could sort of pick a body, and wham! I'm inside them. Like, it's like I'm driving as usual, but I look in the rearview mirror, and I see this strange chick looking back at me. Realize I'm in the body of a girl. Man, finish your damn donut, then I'm taking you to a shrink. I'm serious. This is real. This is happening to me. Prove it. But if I'm less than 100% convinced, I'm checking you in. Done. Done. Whoa, man. Check out that jackass. You know what? You want proof? Let me do something crazy with that guy and you'll get your proof. Now, where'd that jackass go? Bro, just tell her you were with me, you drank too much, and you crashed at my place. She'll never find out. Love it. Never find out what? Yeah, that's right, my boy. This is gonna be fun. No dobra, czyli co, zeskakujemy z lawety i udowodnimy mu, że to z nami jest coś nie tak. Gdzie jest ta laweta? Tu jest laweta, super. Nawet dwie, one mnie zaraz trenują. A dobra, nie. Czyli co, czyli skaczemy. Hopa! Jak... Jak z tym zniszczyłem. What if he pisses off the cops? He's already pissing me off. I mean other cops. Watch. Watch this, Jones. I'm telling you, you just jumped a freaking car over a truck. I did? Oh, we better find a cop and turn ourselves in. What? Jedziemy i boom! It was the responsible thing to do. You're bringing the whole precinct down on top of us. You're right. What was I thinking? Hold tight. I'm gonna do anything I can to put things right. No! No! So, plans for tonight? Go into hiding? Dobrze się ukryć. Ale gdzie niby mam się ukryć? Wow. Steady, man! Dlaczego mnie dwie policje gonią? No to jest nie fair! O matko, dwie policje. Masakra. I wiecie, powiem wam tak szczerze, że nie jest łatwo zgubić policję w tej grze. Naprawdę, to jest nie lada. To jest straszne. Nie, no nie strasznie, ale no łatwo nie jest, uwierzcie mi, żeby tam policję zgubić. Szczególnie jak gonić taki dobry radiowóz. W sumie to oni mają, tak jak trochę w GTA, jak masz wolny wóz, to wolno za tobą jadą. Jak masz szybki wóz, to szybko za tobą jadą. Taka trochę lipa. Did we may
Swedish. Yeah, and I bet they won't be able to trace us like coś ze mnie dzwoni. Make, color, bywa, ja odbiorę. Nagrywam. Yeah, good luck with that. Czyli co, aha, wracamy do Wrazy Wozu. No dobra, okej. John, my mama could have told you that fool was gonna track some heat. Give it up, man. Right. $50 says he's hooked to a tow truck before they catch him. Whatever, man, it's your money. This is madness! What's got into you? Trust me, you wouldn't believe me if I told you. Mam się podczepić, no dobra. Troszkę mnie to irytuje, że ta gra się przycina, no ale dobra. Już nie ma co o tym mówić, następnym razem po prostu nie będę wysyłał. Jans uwierzył, no to czyli super, czyli nie odwierzy nas do wariatkowa. Looks that way. Man. So, let me get this straight. Would you zap into a fine-looking lady? I keep my hands on the wheel. Yeah. All right. Let's get back to work. A, ktoś tu ma poczucie lekko erotyczne. A, w sumie. Previously, on Driver San Francisco. Convicted cop killer and international smuggling kingpin, Charles Jericho faces sentencing later today. Jericho put a bullet in my back and a lot of good men in the ground. Jericho's going down today. You did that. Be proud of that. 40 and 30 on the move to assist officers under fire from a goddamn news chopper. Ray. I'm Ray. There's no part of me that wants to believe what I just saw. Yeah, but you saw it. I'm not losing my mind. It's real. Czyli wygląda na to, że mamy jakieś nadprzyrodzone moce. Albo rzeczywiście jesteśmy w tej śpiączce, tak jak to było wcześniej pokazane. Ale dobra, to by było chyba na tyle dzisiaj. Dzięki za wasz czas, jak się podobało, łapka w górę, bo to... Subskrybujcie, komentujcie, jak dacie łapkę w górę, to tak motywuje trochę, nawet bardzo. Dzięki za wasz czas i do następnego odcinka. Na razie, cześć!